Pierwsze w roku 2024 ligowe spotkanie na toruńskim Tortorze. Gospodarze tego meczu, czyli klub hokejowy Energa. Dziś rywalem toruńskiej drużyny jest ekipa Marmyciarko STS-u Sanok. Kalinowski, Kogut, Kalinowski. Okazja przed Torunianami. Gdzie jest krążek? Sanoczanie przejął krążek. Kalinowski, Kalinowski, Tiainen. Dżumić, Dżumić, świetne podanie do stojącego przed bramką Denisa Fiodorowsza. 1-0 dla toruńskiej drużyny. Mam wrażenie, że dali się Sanoczanie nabrać na ten bardzo sugestywny zwód Mirko Dżumicza, że będzie on strzelał. Tymczasem podał płasko po lodzie do niepilnowanego Denisa Fiodorowsza. O właśnie, to jest ta sytuacja. Ani McEachern, ani Salam nie byli w stanie zatrzymać tego zagrania. Kogut zastawił się ciałem do obrońcy. Zieliński mocno sprzed kół bulikowych. Dżumić prosto na kij Vitanena. Vitanen, pojedyncza kontra i 1-1. Mark Vitanen ma w tym sezonie patent na swoją byłą drużynę. To już jest jego trzeci gol strzelony przeciwko klubowi hokejowemu Energa. A tylko 3 gole, włączając w to trafienie, to 4 w sumie gole Sanoczanie strzelili toruńskiej drużynie. 3 bramki autorstwa i nawet strzelał na bramkę Juliusza Pohjanoksy. Teraz w bardzo sprytny sposób próbował. No i za moment początek drugiej tercji. Mają najwyższą statystykę w lidze, jeśli chodzi o radzenie sobie w liczebnych osłabieniach. Szansa i gol! Mark Vitanen! Ile to minęło? 12 sekund od momentu, gdy Konsta Jakola powędrował na ławkę kar. No i mamy 2-1 dla zespołu gości. Liczebna przewaga błyskawicznie wykorzystana przez Marka Vitanena. Mówiłem o tym, gdy trafił na 1-1, że on ma w tym sezonie patent na swoją byłą drużynę, bo przecież w klubie hokejowym Energa występował w minionym sezonie. Hokejowy zamek, Tiainen na drugą stronę, Dżumić bronią jeszcze w tym okresie liczebnego osłabienia Sanoczanie. Jaworski, Salama. No ale to ekipa gości jest o jedno trafienie lepsza. Vitanen ze Strzyżowskim. Strzyżowski, Vitanen poprawia i jest hat-trick Marka Vitanena. Dobitka po tym zagraniu Strzyżowskiego. Tak mi się wydawało, że to właśnie był strzał doświadczonego napastnika Marmyciarko STS-u Sanok. Poprawka Marka Vitanena z najbliższej odległości. Po raz trzeci wyciąga krążek z własnej siatki Julius Pohjanoksa. Świetnie tutaj się odnalazł. Nie, to strzelał Krzysztof Bukowski. To była jego akcja i strzał z prawej flanki, a tutaj Vitanen, STS grający w komplecie, zamyka grających w komplecie. Tymczasem Huchtela. Huchtela, ładny strzał. Juliusz Pohjanoksa. Dominik Salama już w swoich niebieskich królestwach. W tym meczu te statystyki mocno poprawia fiński bramkarz. Bombardowana jego bramka i jest trafienie. Denis Fiodorowsz. Drążyli tymi zagraniami z bliższej, dalszej odległości tę jednolitą defensywę sanockiej ekipy Torunianie, aż w końcu ta kropla dziurę odpowiednio dużą wydrążyła i Denis Fiodorowsz z prawego skrzydła w odsłoniętą część bramki posłał krążek i strzela swojego drugiego gola w tym meczu, drugiego dla zespołu toruńskiego. Wyjaśnia sytuację Bajwenko, długie podanie do Kalinowskiego. Kalinowski broni Salama. Dwójką Dulemba z kolegą z drużyny broni Pohjanoksa. Kamil Kalinowski ładnie wymanewrował obrońców, ale Salama stał tam, gdzie powinien. Huchtela z powrotem do serbskiego napastnika. Coraz bliżej do bramki mają Torunianie, no ale tak zablokowany strzał nie wpadnie do siatki. A Ceder jeszcze z chęcią, by wywalić krążek w stronę bramki Pohjanoksy. Fiodorowsz! Hat-trick Fiodorowsza! Kapitalnie to zrobił łotewski napastnik i pierwsza kara, anulowana ta kara, nałożona na Dawida Musioła. A oczywiście jeszcze w boksie kar pozostaje Marek Strzyżowski. Znów
Denis Fiodorowski wpakowuje krążek do siatki. Tu indywidualna akcja, bardzo świetnie to zrobił, obracając się wokół własnej osi, od razu spoglądając, w którą stronę posłać krążek. Sala ma absolutnie bez szans w tej sytuacji. Fiodorowski Huchtela ma Larionowsa pod bramką. Larionowski broni Salama. Jaworski. Gol! Zaskakujący strzał Adriana Jaworskiego, przede wszystkim dla Dominika Salamy, bo wpuszcza krążek do siatki i 4 minuty 4 sekundy przed zakończeniem podstawowego czasu gry Adrian Jaworski daje prowadzenie toruńskiej drużynie. Zasłonięty był Dominik Salama przez, jeśli dobrze dostrzegłem, Luisa Mikoliego. Wykorzystał to Adrian Jaworski. Powalczył nieskutecznie jednak Larionow, Strzyżowski, Witanen z ostrego kąta i gol! Mark Witanen, czwarta bramka estońskiego reprezentanta w tym spotkaniu. Remis 4-4. Kapitalny mecz pod względem skuteczności Marka Witanena. Błąd Torunian, że pozwolili na ten strzał. Nie najlepiej ustawiony także Juliusz Pochianoksa. A we wznowieniu powalczą Fiodorovs i Huchdampa. No i rozpoczynają się rzuty karne. Denis Fiodorovs kontra Dominik Salama. Hat-trick łotewskiego napastnika, jak będzie w karnych. Jest gol! Bardzo pewnie wykorzystany ten rzut karny. Oszukał, co tu dużo mówić, fińskiego bramkarza. Ten chciał właśnie takim wypchnięciem kija wytrącić krążek. 4 gole dzisiaj tego zawodnika w meczu. Wszystkie zdobyte przez Sanoczan. Jak będzie w karnych? W karnych zatrzymany przez Pochianoksę. Jeśli trafi Białorusin, będzie bardzo komfortowa sytuacja Torunian. I trafia! Nie, nie trafił! Ruszył doświadczony napastnik STS-u na bramkę Pochianoksy. Broni Juliusz Pochianoksa. Serb już rozpoczął najazd na bramkę Salamy. Broni prawą nogą fiński bramkarz. Lauri Huchdanpa. Też były zawodnik Kahenerga i gol! Mówiłem o tym, że to jest moim zdaniem zawodnik, który na pewno będzie wykonywał rzut karny. A jak wykonał, no to możemy jeszcze raz popatrzeć pomiędzy parkanami. Rusłana Baszyrowa w karnym. Nieskuteczny. Bartosz Florczak, obrońca. Florczak kontra Pochianoksa. Chwyta, nie chwyta, odbija krążek. Kapitan Kahenerga kontra Dominik Salama. Kalinowski obok bramki. Ceder odbija Pochianoksa. Lauri Huchdanpa. 7 goli w tym sezonie. Fiodorovs kontra Salama. Broni prawym parkanem fiński bramkarz. Konrad Filipek broni Pochianoksa. Przygotowany do wykonania rzutu karnego. Larionovs, gol! I Torunianie wygrywają po rzutach karnych. Torunianie, zwyciężając 5-4, dopisują 2 punkty do swojego ligowego dorobku. Mają ich 36. Sanoczanie, no z nieba do piekła, tak to można powiedzieć, aczkolwiek myślę, że pocieszające będzie to, że wywalczają dziś na trudnym toruńskim terenie 1 punkt, 3 wcześniejsze mecze przegrywali z Torunianami, nie zdobywając żadnego punktu. Dzisiaj wywożą z Tortoru 1 punkt.